No, jesteśmy w domku matki Ewy. Tutaj matka Ewa żyła i pracowała w tym domku. Przyjmowała gości, chorych i różnych ludzi, którzy byli w potrzebie. Życie jej było życiem dla bliźnich. I dlatego wszędzie, gdziekolwiek się obracała, widziała biedy ludzkie i niosła pomoc. I tutaj ten domek, tu, ponieważ tu górniczy teren był, to tutaj ludzie przychodzili do tego domku, żeby tam no, zastrzyki robić i różne zabiegi. Dzieci przychodziły, starzy ludzie. Tu zawsze domek był pełny ludzi, którzy mieli biedę przed sobą i niosła im pomoc zawsze i wszędzie. I to miejsce ma swoją wielką historię, bo matka Ewa urodziła się tu w zamku i tutaj spędziła swoje życie. I tutaj też prowadziła swoją służbę bliźniego. Wychodziła naprzeciw ludziom biednym, a że w tym czasie biedy było dużo, to wiemy, bo pracy nie było. I chodziła od domu do domu i niosła tą pomoc bliźniego. No, ja osobiście jej nie znam, bo wtedy mnie tu jeszcze nie było. To było lata wstecz. Ale siostry były tu, które ją pamiętały i opowiadały o niej. Także historię jej życia. Matka jej umarła i została półsierotą. Strasznie przeżywała śmierć matki, bo nie mogła się pogodzić z tym i potem wyniosła się. Jeden przyjaciel, który był, to był pies, z którym chodziła wszędzie i cieszyła się nim, ale też widziała wszystkie biedy, widziała tych, którzy byli samotni i tutaj na tym terenie były kilka domów, gdzie ci ludzie też przebywali, którym także niosła pomoc. No tutaj w tym domku dużo ludzi było i dużo też potrzeby. Potem dom po domu znikały. Był duży dom, gdzie też byli bezdomni. Potem został zniszczony zamek. Też został zniszczony. Zasadą jej życia było nie uzależniać się od ludzi, ale od Boga. To była jej zasada życia, że zawsze liczyła tylko na Boga i kiedy budowała tak samo domy, które budowała, to umawiała się z tym panem, który miał budować, że będzie tylko tak długo, daleko odbudował, jak będzie miał pieniądze, a jak już pieniędzy nie będzie miała, to on przerwie. Więc jeden z domów takich tam
dom górnika, to budowała i później jeszcze inne domy były tam dla dzieci, to też budowała zawsze tylko wtedy, kiedy miała pieniądze na to. Później jeszcze był Waleska Stift, tak, każdy dom miał swoją nazwę. Każdy dom, który budowała, to budowała z nazwą i z przeznaczeniem.